Cześć kochani! Cześć kochani! Witamy na kanale u Agi i Romy. Zapraszamy Was dzisiaj na odcinek o podłogach. Porozmawiamy o podłogach winylowych i laminowanych. Pamiętajcie, żeby być na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał. Zapraszamy! Moi drodzy, znajdujemy się w salonie M3 i stąpamy tutaj po pięknej podłodze, która ma kształt jodełki. I teraz tak, nie jest to drewno. Tak, jest to podłoga laminowana, jest to tak zwany panel. Najnowocześniejszy, w tej chwili najbardziej upragniony wzór, tak zwana jodełka. Jest to panel, który ma, nie ma połysku, jest matowy. Już nie ma strukturę drewna i jest w kolorze takiego naturalnego dębu. Dokładnie tak. I czym się charakteryzuje taka podłoga? Dlaczego ona została tutaj położona? Dlatego została położona, ponieważ jest to punkt, w którym odwiedzają nas klienci. Musi ta podłoga się charakteryzować dobrą klasą ścieralności, dobrą klasą użyteczności, grubością i strukturą. To są najważniejsze rzeczy, które musimy brać pod uwagę w wyborze podłóg, paneli winylowych, jak również podłóg drewnianych. To wszystko ma wpływ. I to jest jeszcze raz panel laminowany czy winyl? To jest panel laminowany. Tutaj na podłodze rozłożyłyśmy panele winylowe, ale to powiemy o nich za chwilę. Panel winylowy to jest tak zwany panel jednej nocy, tak. Remont jednej nocy, one night stand. Tak, i można go zrobić bardzo szybko, nie musimy martwić się o podłoże, po prostu kładziemy. Jesteśmy spokojni, podłoga jest odporna na wodę. Nie tracimy pieniędzy na skuwanie płytek, oszczędzamy. Tak, są te panele. A efekty są od razu widoczne, jak w tych wszystkich programach u pani Doroty Szelongowskiej. Dokładnie tak. Jak się nie pogubić w oznaczeniach, wytłumaczy nam teraz Roma. Tak. Zaczynamy od AC5. Tak, jest to klasa ścieralności. Ogólnie mamy 5 klas, nawet dochodzi już w tej chwili do 7 klas ścieralności, które mają wpływ na to, jak szybko ściera się podłoga. Mogę Wam tutaj podać taką ciekawostkę, jak to się sprawdza. Sprawdza się to według testu Tabera. Wiedziałaś o tym, Agnieszko? Nie, nie wiedziałam, co to jest test Powiem Tabera. Powiem Tobie dokładnie o tym, że polega to na wyliczeniu liczby obrotów próbki wokół specjalnego paska papierem ścierłym. I tak właśnie do czasu pojawienia się uszkodzeń ustala się klasy ścieralności. Następne oznaczenie pokazuje nam, ile lat ma gwarancji podłoga. No to jest następny jasne. Znaczek mówi nam o tym, czy należy do użyteczności publicznej, czy do mieszkań, do domów. Następny jest to Fuga, tak. Potem mamy informację, czy to jest, tak jak tutaj, ekspres klik. To znaczy się, że jest to bardzo szybki montaż na tak zwanego klika. Później mamy podaną grubość panela i szerokość panela. I to tak pokrótce mówiąc o charakterystyce, na co zwrócić uwagę przy zakupie. To skoro poznaliśmy charakterystykę paneli. Krótką charakterystykę. Tak, krótką i szybką w pigułce. Dokładnie. Charakterystykę paneli. Proponowałabym przejść teraz do drugiego produktu, jakim jest panel winyl. Winylowy, tak. Jest to dobre rozwiązanie i super alternatywa dla drewna i laminowanych paneli. Ponieważ panel ten winylowy powoduje, że jest bardzo wyciszone pomieszczenie, w sensie takim, że nie słychać chodzenia. Nie ma stukania. Tak, nie ma stukania. Jest bardziej miękki też. Jest bardziej miękki, nadaje się również do ogrzewania podłogowego. Nie przyciąga kurzu.
i powoduje to, że możemy go zastosować również w takich miejscach, o których się najbardziej boimy, czyli łazienki i kuchnie, gdzie jest woda, gdzie się boimy, że przy panelu mogłoby to się wybrzuszyć, tutaj nie ma takiej możliwości. Jest to też tak zwany panel na szybki remont, czyli nie musimy skuwać płytek. Tak, ale musimy uważać, bo ponieważ pod panel winylowy musi być dobrze położona podłoga, w sensie spód. Podłogi laminowane i winylowe to nie tylko dekory drewna. Tak, i właśnie chciałam Was tutaj zaskoczyć, że możemy mieć również strukturę betonu i w podłodze laminowanej i w panelu winylowym. Także niech Wam podłogi nie kojarzą się tylko, że muszą być o strukturze drewna. Kochani, dziękujemy za Waszą uwagę, za to, że byliście z nami, obejrzeliście następny odcinek o podłogach. Zapraszamy Was do subskrybowania, do lajkowania. Pamiętajcie, u Agi i Romy, wszędzie w internetach, Facebook, Instagram, TikTok. Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami. Zapraszamy. Do zobaczenia. Pa!